to jest pewnego rodzaju historia. Ja nie chcę być odebrany w przyszłości jako ten, który zdradził, powiedzmy, tak to można nazwać, Prawo i Sprawiedliwość. Próbowano mnie wyeliminować z kampanii wyborczej poprzez zawieszenie. Postanowiłem napisać, jakie jest moje stanowisko, jakie w moim pojęciu były fakty, które miały wpływ na to, że ta władza została w województwie utracona. Jest to jednoznacznie wina szefa okręgu, pana Sasina. Też tutaj przyczynił się dużo pan poseł Karski, który przez 10 lat funkcjonował jako poseł Parlamentu Europejskiego, no ale nie znam jego wyników pracy w naszym województwie. Dla mnie to jest sprawa honoru i dlatego też pozwoliłem sobie powiedzieć, że prezes powtarzał nieprawdę. Dzień dobry. Dzień dobry. Po odejściu z PiS-u, dlaczego dopiero teraz, po 4 miesiącach, przedstawia pan swój punkt widzenia na temat utraty władzy przez PiS w podlaskim sejmiku? No było takie, powstało to zjawisko, że Prawo i Sprawiedliwość utraciło władzę. Z pana winy. W roku 2018 byłem szefem zarządu regionu. Uzyskaliśmy władzę w województwie podlaskim, marszałkiem Artur Kosicki, no ale po 5 latach ja już funkcjonowałem w parlamencie, a tutaj zarządzał partią pan Jacek Sasin, a kandydatem akurat w czasie do Parlamentu Europejskiego był Karol Karski. I pojawiły się zarzuty, że to pan rozdawał jakieś tam karty i dlatego w sejmiku województwa podlaskiego właśnie dlatego PiS utracił władzę. Dogłębnym wyjaśnieniu tej sprawy, bo wiadomo, gorączka w czerwcu, ta wymiana, kampania. Natomiast po 4 miesiącach, po rozmowach z ludźmi, z członkami, nie spotkałem się z krytycznym stanowiskiem w stosunku do mojej osoby, ale po tych spotkaniach, po tych rozmowach postanowiłem napisać, jakie jest moje stanowisko, jakie w moim pojęciu były fakty, które miały wpływ na to, że ta władza została w województwie utracona. Jest to jednoznacznie wina szefa okręgu, pana Sasina, no ale też tutaj przyczynił się dużo pan poseł Karski, który przez 10 lat funkcjonował jako poseł Parlamentu Europejskiego, no ale nie znam jego wyników pracy w naszym województwie i był niewidoczny, a jednocześnie był przedstawiany jako pierwszy lider na liście. No ja popierałem pana posła Andruszkiewicza jako lokalnego polityka młodego, który też jest bardzo aktywny i z tego powodu też oceniam i tak twierdzi wiele osób. No, próbowano mnie wyeliminować z kampanii wyborczej poprzez zawieszenie, którego dokonał prezes na wniosek oczywiście tych panów. Oberwało się samemu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Napisał pan ostro, że zacytuję, kłamstwa rozpowszechniał sam Jarosław Kaczyński, w tym Jacek Sasin i Karol Karski, głosząc także spiskowe teorie. Oberwało się także pana bliskiemu swojego czasu współpracownikowi, byłemu marszałkowi województwa podlaskiego Arturowi Kosickiemu. Znaczy ja nie odnosiłem się, jeszcze raz podkreślam, partią zarządza pan Jacek Sasin. Było pełno błędów, nie konsultował ze mną, między innymi z nami, z członkami, większości członków zarządów listy i ta lista po prostu nie uzyskała tylu mandatów, aby wystarczyło sprawować władzę. Trzeba jasno na początku powiedzieć, mieliśmy 15 mandatów na 30. Nie było praktycznie szansy, żeby to, co mówił pan Jacek Sasin, żeby powołać ten zarząd. Po prostu uważał, że pan Drechajło poprze ten skład zarządu i będzie członkiem zarządu. Jednoznacznie stwierdzam, że takich deklaracji, z tego co mówił też w prasie pan Drechajło, nie było. No, przypomnijmy, że 2 lata temu został wyrzucony z zarządu Prawa i Sprawiedliwości. Nie sądzę, żeby jednak, mając możliwości współpracy z obecną władzą, z rządem, pełni przecież funkcje w różnego rodzaju instytucjach, żeby tutaj wchodził w układ z Prawem i Sprawiedliwością jako członek zarządu na przykład. A z jakim odzewem wśród działaczy PiS-u w naszym regionie spotyka się krytykowanie przez pana szefa podlaskich struktur PiS-u Jacka Sasina? No, zdanie jest takie, że no, powinniśmy mieć swojego polityka tutaj na czele partii, mamy tych doświadczonych działaczy. Czyli na przykład kogo? Od 90 roku jest pełna gama, jest i Piątkowski, Zieliński, są inni też działacze doświadczeni, którzy pracowali od tych 35 lat. I myślę, że takich błędów, jak to zrobił Jacek Sasin, nie popełnili, bo zawsze listy były ustalane w konsensusie z oceną sytuacji politycznej w poszczególnych powiatach, a nie próba umieszczania tak zwanych swoich na listach, co skutkowało właśnie między innymi utratą władzy. Pani zapytała, dlaczego teraz? To jest pewnego rodzaju historia. Ja nie chcę być odebrany w przyszłości jako ten, który zdradził, powiedzmy, tak to można nazwać, Prawo i Sprawiedliwość poprzez działania rozbijackie, o tak, działania, bo to nie jest prawda. Dla mnie to jest sprawa honoru i dlatego też pozwoliłem sobie powiedzieć, że prezes powtarzał nieprawdę. Skąd to nieprawdę zna? Mówi się, że to była inicjatywa tych dwóch panów. I dlatego nie oceniam prezesa, tylko uważam, że zrobił błąd, nie stosując statutu. Bo tutaj drugą sprawą jest statut. Pan Karski jest rzecznikiem dyscyplinarnym, ma wpływy, a nie podjęto działań statutowych. To znaczy nie podjęła działań w pierwszej kolejności komisja dyscyplinarna, która kieruje wniosek do pana prezesa o zawieszenie, tak samo jak jest stawianie zarzutów dla wielu posłów obecnie. Najpierw jest ocena, potem jest kierowanie sprawy do sądu. Sąd to rozstrzyga. Krytykując Jacka Sasina, można by pomyśleć, że działa pan na rzecz takich polityków jak poseł Dariusz Piątkowski, poseł Jarosław Zieliński, ale nie w porozumieniu z nimi. Nie, ja przez te 35 lat, bo działamy od 90 roku, Darek Piątkowski był asystentem Krzysztofa Putry, ja byłem ekspertem do spraw gospodarki nieruchomościami i od tego czasu działaliśmy. Nie było tego typu zarzutów z niczyjej strony. Różnie było, jak to w rodzinie mówią, różne były dyskusje, ale zawsze trzeba szanować stanowisko zarządzającego. Ja byłem 10 lat szefem okręgu, doprowadziłem, tak jak powiedziałem, do tego, że uzyskaliśmy władzę w sejmiku województwa podlaskiego i to jest sukces. I ja nie chciałbym, żeby zostało jakieś odium, że coś tam zawiniłem. Będę sprawę dalej kontynuował, jeśli będzie taka potrzeba i pojawią się nowe fakty, a to, co napisałem, to jest moja ocena, są wypowiedzi, jak pani powiedziała, i członków Prawa i Sprawiedliwości, a Malinowski to jest jego rola. Mówiąc, że było stwierdzenie, że to jest mój człowiek. Tak mówiąc, to 80% ludzi, którzy funkcjonują w polityce w ramach Prawa i Sprawiedliwości, to można powiedzieć, że moi ludzie. Na przykład Mariusz Chrzanowski, który jest prezydentem Łomży jako młody student w 2001 roku, przyszedł do mnie, do biura poselskiego, chce pracować. I takich ludzi ja cenię. To są ideowi ludzie, ale pojawiają się tacy, którzy chcą z polityki robić realizować inne cele, natomiast nie realizować często programu. Wliczając okres porozumienia centrum, był pan w obozie ludzi Prawa i Sprawiedliwości przez prawie 30 lat. Czy zasługują na tak drastyczne pożegnanie? To znaczy, powiem tak, no, ludzie... Rozmawiam z ludźmi, oczywiście większość, nie mówię, że wszyscy, uważa, że tego nie mogłem zrobić, że mam rację, spotykam się z wyborcami. Zresztą sondaż, który był przeprowadzony w tej sprawie przez jedną z agencji państwowych, 90% uważa, że ja nie mogłem dokonać tego czynu, nazwijmy to. I uważam, że to oświadczenie moje, że stanowisko było potrzebne, żeby dotarło do elektoratu, bo najważniejsze jest elektorat, a spotykam się z ludźmi. Byłem na dożynkach w Jeliczkach, to jest województwo warmińsko-mazurskie, bardzo sympatycznie. Czyli cały czas jest pan czynny społecznie, politycznie, samorządowo. Jaka przyszłość? Bo w polityce nie ma emerytury. Nie ma emerytury, ale najbliższe wybory, jak wiemy, to są za 3,5 roku, prawie za 5 lat. Do tego czasu będę pracował merytorycznie i pracuję, bo... A będzie pan w związku z jakąś partią? Nie, to nie, tutaj nie ma akurat potrzeby, żeby być w partii jakiejś, natomiast trzeba mieć wiedzę i programy. Pól do współpracy jest, no, a decyzyjność powstaje wtedy, kiedy jesteś wybrany, kiedy jesteś formalnie członkiem parlamentu, czy samorządu województwa, czy miasta, a to mamy wybory przed sobą za ponad trzy lata. Zobaczymy, co będzie. Natomiast to jaką widzi pan przyszłość przed Prawem i Sprawiedliwością? No to jest polityka, zależy to wszystko od wyborców. Na tym etapie widzę, że jest remis, a jak to się skończy, to zależy od wyborców. Czy przyjmą wersję prezesa Kaczyńskiego, czy wersję pana Donalda Tuska. A jaka będzie pozycja PiS-u? W najbliższym czasie pokażą już majowe wybory prezydenckie. O m.in. sytuacji w partii mówił nienależący już do niej od 4 miesięcy Krzysztof Jurgiel, polityk i samorządowiec o bardzo bogatym życiorysie społecznym i politycznym. Wymienię tylko, że był pan posłem na Sejm kilku kadencji, senatorem w latach 2003–2005, dwukrotnie ministrem rolnictwa, a w latach 1995 i 1998 prezydentem Białegostoku. Z kolei ostatnie lata był pan europosłem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję serdecznie.